W gabinecie dyrektora szpitala pusto. Taka sytuacja w lecznicy utrzymuje się od wtorku. Pracownicy szpitala robią co w ich mocy, aby placówka funkcjonowała bez zarzutu. Równolegle z obowiązkami służbowymi angażują się w obronę odwołanego ze stanowiska dyrektora Waldemara Taborskiego. Jestem tutaj bardzo zaniepokojony tym, bo w mojej ocenie, kolokwialnie mówiąc, Urząd Marszałkowski już po panu dyrektorze pozamiatał. Wczoraj związkowcy ze szpitala spotkali się z marszałkiem Elżbietą Polak. Na spotkanie przyszli z listą pytań. Pytali m.in. o to, dlaczego Urząd Marszałkowski nie dał szansy na wytłumaczenie się dyrektorowi. Zarzucają też Urzędowi Marszałkowskiemu niedopilnowanie obowiązków przy negocjacjach kontraktu menadżerskiego z Taborskim. Dlaczego Urząd Marszałkowski, kiedy w 2011 roku podpisywał umowę menadżerską z dyrektorem Taborskim, nie wykazał należytej staranności i nie sprawdził wszystkiego, co po prostu do tej umowy należało sprawdzić? Urzędnicy odpowiadają, że odwołanie to konieczność. Zaznaczają, że w tym temacie już nic nie da się zrobić. Waldemar Taborski swoich praw może domagać się w sądzie. Dyrektor, jeżeli się nie zgadza z tym, może odwołać się do sądu i udowadniać swoje racje na drodze postępowania sądowego. Związkowcy zapowiadają, że nie odpuszczą, już szykują się do akcji protestacyjnej. Na budynku szpitala w najbliższym czasie pojawią się transparenty, a personel medyczny w poniedziałek pojawi się na obradach sesji Sejmiku Województwa. Posłuchać, co inni radni Sejmiku mają na ten temat do powiedzenia. Liczymy też na wsparcie opinii publicznej. Personel medyczny i pracownicy administracji głęboko wierzą, że sprawę uda się rozstrzygnąć na korzyść dyrektora Taborskiego. Jak podkreślają, bez niego szpital może podzielić losy innych placówek w kraju, które borykają się z problemami. Czekamy przede wszystkim na możliwość ze strony Urzędu Marszałkowskiego, żeby dali możliwość dyrektorowi oczyszczenia się. Urząd Marszałkowski zaznacza, że nikt nie ma zastrzeżeń do pracy i osiągnięć Waldemara Taborskiego, ale w świetle prawa jego dymisja była wskazana.